Minister obrony mówił o zagrożeniach innych niż te unijne. Czy państwo polskie posiada strategię wobec nielegalnych badań, to znaczy testowania broni elektromagnetycznej na polskich obywatelach? Teraz takie analizy robimy, żeby zidentyfikować, gdzie są ludzie, którzy skarżą się na tego typu dolegliwości i tego typu sytuacje. Myślę, że za jakieś pół roku będę mógł pani odpowiedzieć coś więcej, ale powtarzam, z tych ułamkowych informacji, które do mnie dotarły, Dolny Śląsk, okolice Legnicy i ziemia zachodniopomorska to są główne obszary, gdzie takie skargi, nasilenie tych skarg jest największe. Minister obrony nie sprecyzował, jaka komisja albo zespół przygotują raport na temat eksperymentów na Polakach z użyciem broni elektromagnetycznej. Jakub Sobieniowski, Faktem.